Cześć, 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 siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mikro, a to jest pierwszy w ogóle jakikolwiek pierwszy odcinek na moim kanale. Będzie to unboxing nagrywarki AVerMedia Live Gamer HD Lite. Sami zobaczcie, jest to nagrywarka do konsol, głównie PlayStation 3, PlayStation 4, bowiem z takich konsol będę nagrywać, więc myślę, że na początek mojej kariery z YouTube'em, mojej przygody z YouTube'em, to będzie jak najbardziej fajne rozwiązanie, żeby takie coś na początek nagrać i wam zaprezentować, co w ogóle będę nagrywał, w jaki sposób. No więc tak, zabierzmy się już za otwieranie tej początkowej folii. No i zobaczymy sobie na początek pudełko z zewnątrz. Mimo, że jest to wersja Lite, ona się niczym nie różni, bowiem to jest nagrywarka wewnętrzna, komputerowa. Ona ma tylko to, że nie ma takiego fajnego ryżneczku na niej, ale i tak to nie ma różnicy dlatego, no bo sami zobaczcie, tutaj jest pokazana z prawej strony. To nie ma znaczenia, bowiem ona jest i tak schowana wewnątrz kompa, więc to nikomu nie będzie przeszkadzało, będzie brzydsza. No ale jeżeli chodzi o ustawienia samego nagrywania, to nie ma żadnej absolutnie różnicy. Przed chwilą mieliśmy wagę. 700 gramów waży cała nagrywarka, czyli tyle co nic. Tutaj mamy wymagania systemowe, rozdzielczości dostępne, kompatybilne Windowsy, czyli 7 i 8 tradycyjnie, bowiem do Xbox już się skończyło wsparcie. Tutaj z tyłu mam jeszcze taką ciekawą tabeleczkę. Czekacie, będą się tutaj wyostrzyć obraz i co jakiś czas pewnie, o jest, skoczyło. Macie tutaj nagrywarkę zwykłą, jakąś komputerową, co się ściągniemy, a po prawej właśnie Live Gamera HD Lite. Jak widzicie, zużywa on po 3-4% procesora, a w innej nagrywarce po 27 potrafił. Tutaj mamy kilka informacji dotyczących nagrywarki w języku polskim. No i tu jeszcze zbliżenie od tyłu. No i weźmy się może już za zdejmowanie samego opakowania i za prezentację nagrywarki. Jeszcze tutaj musimy przeciąć dwie tasiemki. No i zabieramy się za otwieranie. Nożyk już odstawię. Okej, zdejmujemy. Tutaj w pudełeczku oczywiście nic nie mamy, więc wywalamy już gdzieś je na bok w ogóle. No i sami zobaczcie, jak to się prezentuje, ta nagrywarka. Tutaj jeszcze jakiś kawałek plastiku. Informacje, żeby na tej stronie pobrać sterowniki i każdą aktualizację, to oczywiście będziemy pobierać. No i tak wygląda sama nasza karta, sama nasza nagrywarka AVerMedia Live Gamer HD Lite. Jak widzimy, nie ma tutaj nic ciekawego do zobaczenia. Ona jest zbudowana w środku kompa. Tutaj mamy wejście i wyjście HDMI, wejście i wyjście audio, ale nas oczywiście bardziej będzie interesowało wejście i wyjście HDMI. Oj, okej, wyostrzyło się wam ładnie. Zobaczcie tutaj z bliska. No i tak to wygląda z tej strony. Z drugiej strony już nieco lepiej. Więc mówię, tamta niby lepsza, niczym się nie różni, oprócz tego, że ma ładniejszy design właśnie. Jest warta dwa razy więcej. Nie wiem, nawet nie śledzę, ale dużo, dużo więcej. Nasza tutaj takie same wymogi spełnia, niczym się nie różni, a jest o wiele tańsza. Kupimy ją za 260 zł. Następnie mamy w zestawie jeszcze kabelek HDMI, czyli podstawa. Mam w domu 5 kabelków HDMI, więc to mi w ogóle nie będzie do niczego potrzebne. Znaczy, zawsze się tam przyda do czegoś, więc schowam go w szafie, gdzieś tam zobaczymy. W przyszłości być może coś będę dokupować. A więc na razie go sobie zostawimy. Tutaj mamy jeszcze instrukcję, ale tutaj nie będzie za dużo nie będzie tutaj za dużo po prostu do gadania, no bo chyba każdy wie, jak to podłączyć. A jeżeli nie, to za chwilę zaprezentuję wam właśnie, jak podłączyć tą naszą nagrywarkę do komputera, jak ją włożyć pod złącze PCI Express. Tutaj na dole mamy te właśnie dwa złote wystające złącza. To jest PCI Express. Okej, no i mamy już naszego kompa. Jest tutaj także ta nagrywarka i zaraz wam wszystko tutaj pokażę. Mamy tutaj złącze PCI Express, to jest to małe, tutaj wyostrze. Okej, widzicie, takie przedzielone na pół jakby. No i właśnie w tamto miejsce musimy wetknąć naszą nagrywarkę, nie ma z tym większego problemu. Tutaj mamy te właśnie dwa złote złącza, tam ją wtykamy. Nie będziecie mieli z tym większego problemu, jeżeli się zdecydujecie na jej kupno. Ja tutaj będę mieć większy problem, ponieważ w jednej ręce trzymam kamerę, w jednej wkładam, lewą wkładam. No ale też to przebiegnie w miarę sprawnie. Sami zobaczycie. Sekundkę, tutaj jeszcze trochę w lewo. Oj, już wskoczyła.
No i zobaczcie, tutaj jeszcze z lewej strony jest takie miejsce, do którego musimy wpiąć śrubkę. Właśnie włożyłem śrubkę i teraz ją wystarczy, że dokręcimy. No i nasza karta będzie już stabilnie się trzymała podpięta do płyty głównej. Nie będzie z nią żadnych problemów. No i kolejną rzeczą, którą Wam za chwilę zaprezentuję, będzie sama konfiguracja nagrywarki już na komputerze, a tutaj jeszcze mamy podgląd na właśnie złącza HDMI, wejście i wyjście. Ok. Dobrze, jesteśmy już na pulpicie i odpalajmy naszą nagrywarkę AverMedia Recentral. To jest menu tej nagrywarki. Sami zaraz zobaczycie. No i mamy przechwytywanie. Mamy przechwytywanie lub strumieniowanie. Mamy trzy poziomy trudności: amator, profesjonalista lub nowicjusz. My weźmiemy profesjonalistę, bo tutaj w sumie nie ma nic takiego trudnego, a tutaj chyba nie patrzyłem tamto, ale wydaje mi się, że jest więcej możliwości. Platforma to oczywiście konsola do gier, znaczy możemy też nagrywać z naszego kompa. Źródło to HDMI, źródło audio także HDMI. Mikrofon, no właśnie, bierzemy nasz mikrofon, no i ważne, żeby zapis był oddzielny, bowiem będziemy mogli zedytować, wyciszyć szumy i tak dalej, a jeżeli oznaczymy to, to zapis będzie łącznie z filmem. Ok, przejdźmy dalej. Format wideo. Weźmiemy sobie MP4, rozdzielczość. Weźcie sobie 1920x1080 lub 1280x720. Sorry, że tak się plączę. Szybkość. Weźmy 40 megabitów na sekundę. Szybkość audio 1000, znaczy 128 kilobitów na sekundę, klatki na sekundę, czyli FPS-y 30, zatrzymywanie i screen to indywidualnie możemy sobie ustalić, sobie ustaliłem F1 i F2. Tutaj mamy już właśnie podgląd z mojej konsoli, tak to wygląda. Tutaj możemy właśnie tym czerwonym przyciskiem zacząć nagrywanie, możemy go także zacząć F1, tak jak ja to sobie ustaliłem. F2 możemy zrobić zrzut ekranu lub właśnie tym też guziczkiem, ale myślę, że wygodniejsze będzie tylko przyciśnięcie na klawiaturze. Ja wam to tak pokazuję, bo już i tak nagrywam. No i co? Myślę, że jeżeli chodzi o taki początkowy unboxing, początkowy filmik na moim kanale, to, że to całkiem fajnie wyszło. Mam nadzieję, że skusicie się na filmik już z konsoli PlayStation 4, PlayStation 3. No i co? Do zobaczenia w najbliższych filmikach, jak widzicie, z gry FIFA 14.